Witamy w kolejnej odsłonie Zagłębia Talentów. Dziś kolejny mega gość, z nami Weronika Zawistowska. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry i cześć wszystkim. Weronika, jeżeli ktoś nie kojarzy i nie interesuje się sportem, jest piłkarką Czarnek Sosnowiec oraz reprezentantką Polski. Powiedz, czy w Sosnowcu jest tak dobre powietrze, czy baza treningowa jest tak dobra, że po prostu wy kładziecie wszystkich na łopatki. Praktycznie wszystkie mecze wygrane, jedna przegrana, dwa remisy. Jak to się dzieje? Jak to się robi? Myślę, że dużo nam dało to, że wyznaczyliśmy sobie właśnie taki cel, że chcemy zdobyć Mistrzostwo Polski i Puchar Polski i konsekwentnie do tego dążymy. Od razu sobie zahaczyłyśmy właśnie to, że w tamtej rundzie nam się to nie udało, a w tej rundzie właśnie chcemy zdobyć tego mistrza i puchar i na pewno też mega nas zabolała porażka z tamtego roku z Pucharu Polski z finału, bo tak naprawdę byłyśmy lepsze, przeważałyśmy. Każdy mówił, że powinniśmy wygrać, ale no niestety nasz przeciwnik strzelił jedną bramkę więcej i gdzieś w nas to siedziało bardzo głęboko, w naszych głowach. Nawet jak wróciłyśmy w nowym sezonie, to jeszcze ta porażka w nas siedziała i myślę, że to nas bardzo zabolało i zmotywowało, żebyśmy właśnie w tym roku zdobyły tego mistrza i Puchar Polski i konsekwentnie do tego dążymy. A dosyć często tak jest, że ta wasza lokomotywa rozpędza się, jest fajnie, docieracie do finału, to któryś już finał Czarnych, że docieracie do finału, no i tam niestety boląca porażka. A teraz stoicie przed naprawdę fajnym sezonem, bo może być i 13 mistrz, i 12 puchar, więc no świetny rok i szkoda by było tego nie zepsuć i czego wam życzę, kibicuję. Przed wami mecz z Katowicami. Powiedz mi, ostatnio gościliśmy tutaj Gutka, artystę, muzyka i zapytałem go, no bo często dochodzi do takich animozji między Sosnowcem, Katowicami, tam no, ludzie nie przepadają za sobą. Gutek powiedział, że w muzyce nie ma żadnego znaczenia. Jednakże sport troszkę innymi prawami się kieruje i jeżeli chodzi o męską piłkę, no to tam idzie na noże. Zarówno kibice się nie lubią, każde derby są elektryzujące. Jak to wygląda u was w edycji kobiecej? Myślę, że w piłce nożnej na pewno jest inaczej. Akurat no, ja jak tu przyszłam, nie wiedziałam, że Sosnowiec nie lubi się z Katowicami i że jest też taka sławna przyśpiewka, że tańczmy z Cyganami. Oczywiście jak tu przyszłam i wygrałyśmy z Katowicami, to nie wiedziałam i też śpiewałam tą piosenkę, bo tak naprawdę nie wiedziałam, o co chodzi. Później gdzieś tam na moim Instagramie ktoś zadał właśnie pytanie z Katowic, że kto zainicjował tą piosenkę w szatni po wygranym meczu z Katowicami i tak zaczęłam się podpytywać. I właśnie mi dopiero w drużynie powiedzieli, że no jest taka spina właśnie między Sosnowcem a Katowicami, więc te mecze zawsze takiego smaczku dodają dodatkowego, tym bardziej, że to są właśnie derby. I właśnie teraz gramy w sobotę z Katowicami, więc myślę, że będzie podobnie. Tak, no, to, że się nie lubimy, to jedno, ale też właśnie przy tym meczu akurat no, powrót naszych kibiców to jest naprawdę duży plus dla nas, a teraz Katowice chyba chcą nam troszkę po złości zrobić, że nie chcą dopuścić naszych kibiców. No myślę, że no, słaba to jest zagrywka, no ale jeśli chcą ale tak to, grać, to będziemy grać. Ale troszeczkę nielegalne, no bo skoro te obostrzenia odpuściły i chyba limit 180 kibiców przysługuje, więc no czy to goście, czy przyjezdni, no powinni zostać wpuszczeni. No ja też tak myślę, że powinni normalnie być wpuszczeni, ale wiadomo, że zawsze jak ktoś tam chce, to wykombinuje coś. No ja za tym nie jestem, ale jeśli tak chcą, to okej. Wasi kibice, przejdźmy do tego tematu, bo są niezastąpieni, nawet jeżeli nie mogli być, no to gdzieś tam w okolicach stadionu dawali znać o sobie, że wam kibicują, że was dopingują. W mediach społecznościowych też oddają tą miłość do was. Myślisz, skąd to się bierze, że tak duże zainteresowanie jest żeńską piłką nożną w Sosnowcu? Właśnie cieszę się bardzo, że mamy tutaj tylu kibiców, bo grałam wcześniej w Łęcznej 4 lata i szczerze mówiąc tam nie mieliśmy takich kibiców, gdzie jeździli zawsze za nami. W ogóle nawet jak w Łęcznej grałyśmy, to nigdy nie było takiej grupki, co zawsze nam kibicowali. I jak tu przyszłam, to naprawdę było to super uczucie mieć takich kibiców zawsze. Im oczywiście dziękujemy po meczu za to, że są z nami, bo pamiętam też mecz w Krakowie, jak przegrałyśmy 1-0, to śpiewali i byli przy nas. I właśnie jak przegrywamy czy wygrywamy, to zawsze
są z nami i to jest bardzo fajne. Tam liczna grupa jeździ za wami na wyjazdy. Tak, nawet. Właśnie, jak była ta pandemia, kibice nie mogli wchodzić, to oni zawsze z nami byli, stali za płotem, kibicowali nam zawsze, ich było słychać, więc naprawdę szanuję ich mega za to i no, dziękuję im za to, bo tak naprawdę są naszym 12 zawodnikiem na meczu. A powiedz, właśnie wspominałaś o pandemii, jak wy jako sportowcy, piłkarze przeszliście ten okres? To było trudne dla was doświadczenie, czy no, jakoś musiałyście sobie z tym radzić? Na pewno musiałyśmy sobie z tym radzić, no raczej nikt nie chciałby tak trenować w domu, bo jednak to nie jest to samo co na boisku tak naprawdę. Trenowałyśmy gdzieś tam w domach czy na działce, ktoś miał większe pole manewru, bo mógł sobie na działce wyjść, pobiegać czy coś, a niektórzy siedzieli w domu i tak naprawdę mogli robić tylko ćwiczenia te co trener pokazywał, więc no to był słaby okres, ale musiałyśmy to przetrwać i no i udało się na plus, bo właśnie po tym powrocie z pandemii akurat grałyśmy półfinał i wygrałyśmy. Także chyba przygotowania na pandemię wyszły jak najbardziej okej. A powiedz mi, bo chciałbym tak wejść, no nie powiem do szatni, ale od środka, jak wygląda trening, jeżeli chodzi o kobiety? No, ty jesteś bardzo młodą zawodniczką i ja pamiętam, grając w piłkę, ta siłownia dopiero przychodziła później. Trener zawsze nam tłumaczył, że niektóre mięśnie, kości rozwijają się, więc nie możemy dać sobie dużego obciążenia. Wtedy zaczęły wchodzić moda na dobrą sylwetkę i pamiętam, że jeden z zawodników przesadzał z kilogramami i do dziś niestety, pozdrawiam cię Bartku, brata się z tym, że ma problemy z kręgosłupem. Jak to jest właśnie u was? Myślę, że wszystko trzeba robić z głową. No, u nas za dużo siłowni nie ma, ale oczywiście jest ta siłownia, pojawia się na treningach. Niektóre zawodniczki, tak jak ja na przykład, trenujemy też indywidualnie z trenerami od przygotowania motorycznego i też z nimi mamy treningi, czy właśnie jeśli chodzi o dynamikę, czy właśnie z ciężarami, więc osoby, które chcą, to pracują dla siebie, a w klubie no, pojawia się ta siłownia, ale tak jak mówię, wszystko trzeba robić z głową. Myślę, że też w okresie przygotowawczym właśnie więcej tej siłowni się pojawia. Zapytałem o ten czas pandemii, no bo niektórzy strasznie go przeżywają, niektóre branże bardzo mocno zostały dotknięte. Jednak u ciebie ten sezon no, maluje się w całkiem ładnych kolorach, bo tak jak wspomnieliśmy, jest walka o puchar, jest Mistrzostwo Polski już w zasięgu waszych rąk, nóg. Ale też szykuje się coś, no, co trzeba nagłośnić, gdyż zostałaś zauważona i podpisałaś kontrakt z Bayernem Monachium. Powiedz, jak do tego doszło? Znaczy akurat jeśli chodzi właśnie o Bayern, to mój menadżer był od 2 lat w kontakcie z dyrektorką Bayernu. Gdzieś tam wcześniej no, nie nadawałam się, żeby jechać na testy, ale no, nie zwalniałam tempa i ciągle pracowałam nad tym. Akurat w Bayernie pojawiło się dużo kontuzji i dostałam taką szansę, żeby właśnie jechać na testy. Była taka sytuacja, że mogłam od razu tam zostać już w styczniu, ale jednak na spokojnie do tego podeszliśmy i właśnie najpierw zostanę wypożyczona na rok do innego klubu, żeby troszkę się ograć w tej lidze niemieckiej, żeby trochę poczuć tego, a później właśnie po roku wrócę do Monachium. Ale jak czytałem sobie o twoich zainteresowaniach, to zawsze gdzieś ta Bundesliga u ciebie była. Co jest takiego, co no, ciebie zachwyca w tej lidze? Bo nie Hiszpania, nie technika, tylko taka siermiężna piłka niemiecka. Skąd zainteresowanie tym? Czy po prostu od razu chciałaś iść śladami Roberta? Czy śladami Roberta? No na pewno jest to jakieś marzenie, ale Liga Niemiecka akurat jest najsilniejszą ligą, więc może też dlatego, ale też dlatego, że chyba z Niemiec mam najbliżej do domu, a jestem bardzo rodzinną osobą i gdzieś tam na pewno to będzie dla mnie ciężkie jak wyjadę, ale chcę zrobić ten krok w przód, żeby później gdzieś tam na starość jak sobie usiądę nie żałować, że nie spróbowałam i nie wyjechałam. No tak, no. No nie znam chyba osoby, która by nie skorzystała z takiego kontraktu. A powiedz mi, czy już wiesz, gdzie zostaniesz wypożyczona? Czy to jeszcze jest objęte tajemnicą? Czy w kontrakcie są jakieś podpunkty? Jak to wygląda?
Znaczy tak wiem i nie wiem, jeszcze nie chcę mówić, jak nie jest nic pewnego, ale no jeśli Kolonia awansuje, to właśnie pójdę do Kolonii. Tak, FC Köln, to właśnie pójdę tam. Czyli rok wypożyczenia, a później już Bayern Monachium docelowo. Tak, zgadza się. No chciałabym się pokazać z jak najlepszej strony, wiadomo, żeby właśnie wrócić do, po tym roku do Monachium i walczyć o pierwszy skład. A jest różnica między sztabem szkoleniowym, tym obiektem, no bo Niemcy to precyzja, no wiadomo, te obiekty naprawdę mają godne, jeżeli chodzi o męską piłkę, ale sądzę, że no damskie nie odbiegają. Powiedz, jak to wyglądało od środka, jak byłaś na testach, czy no jest efekt wow i widzisz tą różnicę między Sosnowcem a już Niemcami, jest różnica klasy, czy już powoli gonimy tą czołówkę, bo na pewno Niemcy w tej czołówce są. Myślę, że my jako Polska na pewno idziemy do przodu, ale jeszcze trochę brakuje nam do tych klubów zagranicznych topowych. No jak tam pojechałam, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie ten cały kampus. Myślę, że każdy musiałby to zobaczyć na własne oczy, ale z tego co ja mogę powiedzieć, to no jest tam bardzo dużo maszyn, dużo siłowni, dużo salek, tego wszystkiego, szatni, w ogóle jak to jest wyposażone i te boiska i naprawdę wielkie wow. Byłam w wielkim szoku i po prostu to jest uczucie nie do opisania tak naprawdę, bo nigdy nie miałam okazji no, czegoś takiego doświadczyć. No ja sam bym chciał zobaczyć, nawet być na takim treningu, więc po cichu zazdroszczę i życzę Tobie jak najlepiej. A powiedz mi, bo ostatnio miałem pytanie od mojej chrześnicy, która jest zainteresowana piłką, czy Ty jako zawodniczka i reprezentantka Polski, bo tego też nie zaznaczyłem, że byłaś powołana do kadry reprezentacji Polski, czy Ty jako zawodniczka czarnych poleciłabyś młodym dziewczynom, które interesują się piłką, przyjście do Akademii do Sosnowca? Myślę, że tak, że na pewno akurat u nas jest bardzo dużo akademii, wiekowych oczywiście mówię, bo są już takie maluchy, są też starsze grupy, więc naprawdę polecam, bo też tam są akurat trenerkami nasze zawodniczki, więc myślę, że naprawdę dużo mogą się nauczyć takie dzieciaki i na pewno bym poleciła każdemu, nawet jeśli nie Sosnowiec, to ogólnie, żeby właśnie uprawiał jakąś aktywność, jak nie piłka nożna, to wiadomo inny sport, ale jak najbardziej kieruję na tą piłkę nożną i zapraszam do Sosnowca, do Akademii. Ja myślę, że piłkarze Zagłębia powinni się u Was pojawić i troszkę doszkolić albo podejrzeć, co robicie, że osiągacie takie wyniki, bo to no, naprawdę jest efekt wow. Ja pamiętam, że chyba Arsenal miał kiedyś taki sezon, że wygrał praktycznie wszystko w lidze. No, to jest trudne i naprawdę Wam gratuluję i trzymam mocno kciuki. A powiedz mi, no wiem, że tego tematu nie lubisz, a jak to wygląda finansowo? Czy już doganiacie mężczyzn, czy nadal jest taki rozrzut między kobietami a mężczyznami w piłce nożnej? Właśnie ten temat ogólnie bardzo mnie denerwuje, bo uważam, że no to nie jest fair, że na przykład piłkarki mają takie zarobki, a piłkarze mają naprawdę kosmiczne zarobki. Nawet myślę, że te 10%, co mają piłkarze, mogłyby zarabiać piłkarki, bo tak naprawdę niektóre piłkarki muszą jeszcze chodzić do pracy, żeby im starczyło na przeżycie jednego miesiąca. Piłkarze tak naprawdę robią to, co kochają, tak samo jak my i mają takie pieniądze, że po prostu to jest szok. Nawet ostatnio jak patrzyłam, ile piłkarze mają za Mistrzostwo Polski, to jest 31 milionów, więc ta kwota po prostu, jak sobie o niej pomyślę, to no jakiś kosmos dla mnie to jest, bo u nas za Mistrzostwo Polski jest 200 tysięcy, więc to jest w ogóle nieporównywalne. No i naprawdę denerwuje mnie to bardzo. Nawet nie mówię, żebyśmy musiały mieć tyle co piłkarze, ale myślę, że 5-10% z tego co oni mają, myślę, że by wystarczyło. No skoro jest równouprawnienie, a za Wami idą wyniki, więc no myślę, że jak najbardziej masz rację. A powiedz mi, której drużynie, bo rozumiem, że oglądasz piłkę w męskim wydaniu, powiedz mi, która drużyna jest dla Ciebie top? Też niemiecka liga, czy jakaś inna? Pytanie dlatego, gdyż słyszałem, że też w orbicie zainteresowania byłaś Realu Madryt.
Znaczy, kiedyś jak tam byłam młodsza, a teraz pan mówi, że ja, tak? Nie pan, intencji. Szymon. A, Szymon, Boże, mi tak ciężko się przestawić. No, już taki stary? Nie, absolutnie. Mój jeszcze młody dziako. No tak, jeśli chodzi o mnie, to były jakieś tam zainteresowania, a jak byłam młoda, to właśnie też gdzieś tam byłam... Nadal jesteś młoda. No, ale już coraz starsza. To kiedyś właśnie kibicowałam, byłam za Realem. Teraz gdzieś tam... No to właśnie... mamy kosę, bo ja Barcelona. O kurczę, to jednak proszę cofnąć materiał. Nie, no żartuję. No teraz kibicuję właśnie Bayernowi, bo już tyle zdobył mistrzostw Niemiec i też gra tam Robert, więc też nie trzeba daleko szukać najlepszego piłkarza. A tutaj jeśli chodzi w Polsce, to ja zawsze byłam za Legią i tego się trzymam, ale oczywiście chłopakom z Zagłębia też trzymam kciuki. No oni też mają dosyć ważny mecz w sobotę, także trzymamy kciuki za was, za Zagłębie. Powiedz mi, czy wydaje ci się, że będziesz miała możliwość podejrzenia treningu Bayernu, czy jakiegoś spotkania właśnie z Robertem Lewandowskim, będąc już w Bayernie? Myślę, że na pewno, bo już jak miałam wywiady, to właśnie dziennikarze mówili, że mają takie pomysły, żeby stworzyć jakieś wywiady właśnie z Robertem wspólny. Też jak Ola Sikora była w Juventusie, to właśnie też miała z Wojtkiem Szczęsnym, więc myślę, że na pewno jakoś się uda spotkać z Robertem. A kiedyś już akurat miałam przyjemność, bo wygrałyśmy turniej Coca-Cola Cup i właśnie tam był Robert i miałam już przyjemność z nim się widzieć. No to piękna sprawa, piękna historia pisze się na naszych oczach. Weroniko, ja bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Wiem, że dzisiaj jeszcze trening. Na meczu z Katowicami oczywiście mocno trzymam kciuki, żeby ten rekord dalej śrubować. Niech Lokomotywa rozpędza się, dojeżdża do tego finału, odbiera mistrza, odbiera puchar. No i na spokojnie. Z takim odejściem możesz kierować się i dalej kontynuować swoją karierę. Jeszcze jedno pytanko odnośnie reprezentacji Polski, bo męska, a żeńska reprezentacja, no to wiadomo różnica, no wszyscy jeżdżą na męską piłkę, nawet na koniec świata, a powiedz, jest zainteresowanie żeńską reprezentacją? Jest spora rzesza kibiców? Myślę, że teraz właśnie wszystko poszło do przodu, właśnie dzięki też tym transmisjom, co w telewizji lecą nasze mecze. Właśnie odnośnie tego, tych zarobków, to było dla mnie takim, no nie rozumiałem tego do końca, że no, gracie, odnosicie sukcesy, reprezentujecie Polskę, a nie można tego meczu obejrzeć, no to jest troszeczkę takie... No, ale to już nie do mnie pretensje. Dlatego właśnie mówię, że idzie troszkę to do przodu, no trochę powoli, ale ważne, że idzie do przodu. Właśnie najważniejsze chyba są te transmisje w telewizji, bo zaczęło bardzo dużo ludzi to oglądać. Nawet słyszałam, że 200 tysięcy ludzi oglądało nasz mecz, więc naprawdę super. A jeśli chodzi o kibiców, którzy przychodzą, no to myślę, że też idzie to do przodu. Na pewno z reprezentacją pobiłyśmy rekord, bo przyszło chyba 7,5 tysiąca kibiców, więc myślę, że to jest naprawdę fajna liczba, jeśli chodzi o piłkę kobiecą. Ja ci życzę, żeby to się rozwijało, żeby te pieniądze były większe, bo i tak chyba jest już troszkę lepiej niż było, bo tak, jesteś już doświadczona. Tak, na pewno jest lepiej, jeśli chodzi o zarobki, ale zawsze może być lepiej, oczywiście porównując to do mężczyzn. No tak, jak czytałem historię czarnych, to w reprezentacji na przykład w klubie w Sosnowcu grała pani, która była murarzem, więc no, wspaniała historia. Piszcie tą historię, zdobywajcie mistrza, zdobywajcie puchar. Ja ci serdecznie dziękuję za przyjście dziś i oczywiście drzwi otwarte, kiedy będziesz miała przerwę w Bayernie i odwiedzisz może Polskę, może Sosnowiec, to zapraszamy cię tutaj i porozmawiamy sobie, jak to wygląda, jak tam się gra. I, no i pochwalisz się koroną Króla Strzelców, bo jesteś zdolna dziewczyna. Dziękuję ci serdecznie, Weroniko. Super, dziękuję bardzo za zaproszenie, bo naprawdę super atmosfera. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka Zagłębie Talentów.